Kiedy twój Instagram zacznie sprzedawać? Kiedy twój profil na Instagramie zacznie przynosić wreszcie efekty, pieniądze i to, co sobie planujesz. Jeżeli właśnie planujesz pracę na Instagramie, zawsze masz jakiś cel. No i wiele osób właśnie narzeka, marudzi, nie jest zadowolona ze swoich działań na Instagramie, szczególnie te osoby, które pojawiły się na Instagramie niedawno. Więc w tym odcinku podcastu internetowych sprzedawców w odcinku 71 odpowiem na to pytanie: kiedy twój Instagram zacznie sprzedawać? Kiedy zacznie ta twoja praca włożona w Instagram przynosić efekty? I jak zmienić swoje myślenie o tym serwisie społecznościowym, żeby właśnie zaczął przynosić efekty Twojej firmie, bo bez dwóch zdań Instagram jest w stanie pomagać ci w sprzedaży, generować sprzedaż. Są oczywiście biznesy, które jakby głównie opierają się na promocji na Instagramie. Ostatnio zrobiono takie badania w Stanach Zjednoczonych, na jaki kanał przedsiębiorcy będą stawiali w 2022 roku. No i tutaj muszę cię zaskoczyć, albo i nie, właśnie większość przedsiębiorców wskazało, Instagram jako to miejsce, gdzie. Bardziej się postarają, gdzie włożą więcej pracy, gdzie widzą swoją przyszłość. Związane jest to z tym, że Facebook zaczyna przypominać takie miejsce dla starszych osób. Jakby ta demografia Facebooka cały czas się zmienia i przesuwa się w stronę tych starszych osób, młodzi ludzie wolą właśnie TikToka i. Instagrama i Reelsy. No i dlatego wiele osób twierdzi, że no chce postawić bardziej na Instagrama, widzi w tym przyszłość, widzi w tym efekty. Zresztą Instagram się zmienia. Ja to też zauważam i trochę dzisiaj ci też opowiem o tym, co się zmienia na Instagramie na lepsze, bo są już takie sygnały, są te jaskółki, które już wieszczą nam, że coś fajnego się dzieje z Instagramem, że zaczyna się to na co narzekaliśmy, zaczyna się to naprawiać. Więc do rzeczy, kiedy wreszcie zaczniesz sprzedawać na Instagramie, co trzeba zmienić w głowie, żeby jednak nawet zauważyć, bo te Uważam, że problem wielu osób jest taki, że te osoby nie badają tego, skąd mają klientów, to co decyduje o tym, że ta osoba dokonała zakupu, kupiła w twoim sklepie internetowym, no i ciągle jakby widząc te cyfry wielkich kont na Instagramie, podziwiając wyniki celebrytów, jeżeli chodzi o ilość followersów, no to dla nas te 100, 200, 300 osób na Instagramie czy nawet 1000, no to wydaje się taką malutką cyfrą, która powoduje, że ciągle jesteśmy niezadowoleni, a nie wiemy, że zamiast biec i ścigać się z tymi największymi celebrytami, gdzie ich model biznesowy jest całkowicie inny niż u Ciebie, to lepiej by było, poleciłbym ci po prostu skupić się i popracować z tymi ludźmi, którzy już do ciebie dołączyli. No bo wyobraźmy sobie, że masz sklep internetowy, powiedzmy, sprzedajesz biżuterię, ręcznie wykonane jakieś, powiedzmy, dodatki do mieszkań. No i powiedz, te osoby kupują u ciebie w sklepie internetowym, gdzieś tam później w swoich działaniach marketingowych przekonujesz te osoby, żeby zaobserwowały cię i śledziły cię też na Instagramie. I te osoby to robią, ale ty w ogóle, jakby, nie traktujesz tych 100, 200 obserwujących, którzy na przykład są Twoimi klientami, jako taką grupą, którą warto się zająć. Dodajesz te posty, ale jakby nie widząc jakichś tam setek komentarzy, myślisz sobie, nie, to nie działa. A Instagram w większości przypadków właśnie działa troszeczkę jak newsletter: czyli dodając swoje posty, to przypominasz się tym osobom i zaczekaj, te osoby czują się zaniedbane. Jeżeli nie robisz z nimi live'ów, nie rozmawiasz, na początku nie komentują, że jeszcze nie ma tam setek komentarzy, to się tym nie przejmuj. Rozmawiaj z tymi osobami. Szczególnie polecam tutaj, będzie to jeden z punktów ożywienia tego naszego Instagrama. Rób live'y, bo w live'ach nie chodzi tylko o to, że no, włączysz sobie ten ten telefon, też dzisiaj takie padło pytanie nie wiem jak zrobić live na Instagramie więc w momencie kiedy masz ten plusik jak sobie odpalisz Instagrama to w, jak dodasz ten plus gdzie można dodać post, rolkę storiesy, to tam będzie też transmisja na żywo, no i jest to dosyć intuicyjne, warto zadbać o jakieś oświetlenie na przykład softbox i po prostu ustawić sobie na specjalnym takim stojaku do telefonu swój smartfon i po prostu zacząć rozmawiać, oczywiście warto wcześniej przygotować na przykład jakiś temat też o wiele lepiej działają live'y kiedy wcześniej ogłosimy, że ten live będzie. Instagram zresztą dodaje kilka dodał nowych funkcji, dzięki którym można ogłosić, że będziemy takiego live'a prowadzili, wtedy więcej osób przyjdzie. I samo to, że coraz więcej osób sprzedaje na Instagramie, ja zresztą też u Ciebie widzę wzrost sprzedaży bezpośrednio z live'ów na Instagramie, to cały jakby ten biznes internetowy, jeżeli chodzi o social media, no to czy to jest Facebook, Instagram, TikTok, wszystkie te aplikacje mówią o tym, że idą w kierunku live'ów, że sprzedaż na live'ie jest przyszłością, i oni widzą w statystykach, że to się rozwija, że to rośnie, więc tobie też polecam. I oprócz tej wartości takiej sprzedażowej, że po prostu opowiadasz, na początku zaczynasz od edukacji, na przykład taki live, a później pokazujesz, co masz dla tych osób, czy pokazujesz na live, jak coś wykonujesz, czy robisz live na zasadzie Q&A, no to oprócz tego, że sprzedaż, że dokonasz już konwersji na takim live, jest to świetne narzędzie do tego, żeby zbudować relacje, poznać te osoby. Trudno tutaj tak rozbijać na takie puzzle, co się będzie działo na takim live, no bo samo to, że poznasz te osoby, że one powiedzą, Ci o swoich wątpliwościach, powiedzmy o swoich pytaniach. Przy okazji tutaj gdzieś tam podskórnie też buduje się z tymi osobami więź, tworzą się emocje, które bardzo, bardzo ważną rolę odgrywają w sprzedaży i taki live pozwalać Tobie lepiej poznać swoją grupę, na przykład dopasować lepiej produkty, pojechać do hurtowni po coś, o co te osoby pytały, czy tak jak ja robiąc live'a dostaję różne pytania i widzę, że na przykład nagrywając taki podcast, nie powinienem nagrywać, powiedzmy, dzisiaj o reklamie na Facebook, bo zauważa na takim live'ie, że większość osób na przykład jest zainteresowana skutecznością na Instagramie. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozgrać te algorytmy, bo algorytmy reagują na zachowania twoich fanów. Jeżeli dodając post, więcej osób zareaguje na twój ten post, który dodajesz, no to też to będzie wpływało właśnie na algorytm. Algorytm wyłapuje, że więcej osób zareagowało i twierdzi, że po prostu ten post jest ciekawszy niż inny i zaczyna go promować w większą grupę osób. I tutaj większość osób myśli, że algorytmy to jest coś technicznego, coś matematycznego. Tak, pisanie takiego kodu może tak ale algorytmy reagują na reakcje. Reakcje wywołują ludzie, a wywołują je wtedy, kiedy wy ty wywołasz w nich jakieś emocje. I przykładowo, jeżeli robisz dużo live'ów i masz po prostu tą społeczność, budujesz z tymi osobami więź, to gdy ktoś zobaczy Twój post, no to jest większa szansa, że ten post skomentuje. Jak skomentuje jest to reakcja. Widzą to algorytmy i tutaj to koło nam się zamyka, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna kwestia to jest to, że prawdopodobnie większość z nas nie ma efektów albo nie widzi tych efektów na, na Instagramie, bo być może oprócz tego, że za dużo oczekuje i za szybko oczekujemy pewnych wyników albo nie dostrzegamy tych wyników, które już są, no to myślę, że tutaj też jest kwestia naszej osobowości, zamknięcia się gdzieś tam w głowie na to, że dodajemy te posty i od razu chcemy już sprzedawać, chcemy mieć efekty, a tutaj trzeba popracować, trzeba uzbroić się w cierpliwość, trzeba mieć tą świadomość, że zanim coś się zacznie dziać, a przeważnie tak jest, czy to będzie sprzedaż, czy właśnie budowanie relacji, czy ożywienie konta, no to ludzie potrzebują czasu. Z tobą jest identycznie, widzisz jakąś osobę pierwszy raz, którą zaobserwujesz, Gdzieś tam na Instagramie i potrzebujesz często kilku tygodni, kilku miesięcy, żeby na przykład pierwszy raz coś skomentować, bo na tyle tą osobę poznałeś albo poznałaś, polubiłaś, że potrzebujesz tych paru tygodni, paru miesięcy, żeby jakieś tam pierwsze efekty na tym Instagramie się pojawiły. Może być tak, że zaobserwujesz jakiś profil i poczekasz dobre kilka tygodni, kilka miesięcy, kiedy wejdziesz na tego live'a i zaczniesz się em, aktywnie na tym live'ie odzywać, pisać komentarze i na przykład pokochasz wtedy tą markę. Więc po prostu rób swoje. Potraktuj Instagram jak każdy inny serwis społecznościowy jako taką tubę, czyli tak naprawdę to jest miejsce, czy to będzie Instagram, TikTok, czy Twitter, to jest miejsce, gdzie komunikujesz się, rozmawiasz sobie ze swoją społecznością, gdzie budujecie tę więź. Przenoś co pewien czas, pomyśl sobie, że taki Instagram, zadaj sobie pytanie, czym by był Instagram, gdyby był takim miejscem fizycznych spotkań. Prawdopodobnie to by było gdzieś, gdzie, nie wiem, raz w tygodniu się spotykacie, gdybyśmy tutaj przenieśli taki live na Instagramie do takich realnych spotkań, no to gdzieś spotkalibyśmy się z naszymi klientami, fanami. W kawiarni, zaczęlibyśmy od jakiegoś, jakiegoś wykładu, później zaczęlibyśmy o tym rozmawiać i to stworzyłoby fantastyczną więź. Wtedy możesz tym osobom coś przekazywać, swoją wizję, misję tego, co robisz i dzięki temu tworzy się więź, tworzą się pewne emocje, które my zapamiętujemy i to podświadomie dla tych twoich klientów będzie wpływało na to, że te osoby, gdy powiesz o swoim nowym produkcie, kursie, czymś, co masz w sklepie, no to te osoby o wiele żywiej zareagują, bo to jest coś jak klub, czyli tworzy się społeczność, czyli musimy spoglądać na social media nie jako miejsce do dodawania postów, tylko właśnie jako miejsce, gdzie możemy z tą społecznością się spotkać. Ja przykład zaobserwowałem ostatnio taki mocny wzrost ilości zapytań na DM, czyli Direct Message, czy po prostu ten, ten komunikator wewnątrz Instagrama, czyli coraz więcej osób pisze do mnie, zadaje mi jakieś pytania, pyta się o produkty, tam dochodzi do konwersji, do sprzedaży, pytają się o nasze usługi i mniej więcej, gdybym to tak porównał, to na równim dostaję wiadomości na Messengera, dostaję też wiadomości na swoją skrzynkę e-mail i też praktycznie tyle samo wiadomości dostaję na Instagrama, więc to jest taki dowód na to, że to działa, że te osoby są w różnych miejscach. Też taki mam wniosek, że tu nie chodzi tak naprawdę, tak jak powiedziałem, o Instagram. Te osoby, które są ze mną na Instagramie, rozmawiają ze mną, przychodzą na live później kupują, te osoby też Piszą, bo często to pytam, że są ze mną też na TikToku, że są na YouTubie, że słuchają podcastu. Jedna osoba jest w różnych miejscach w ciągu dnia i tam to są te punkty styku, gdzie może z tymi osobami się spotkać. Więc trudno jest tak bezpośrednio zapytać jakąś osobę, nawet prawdopodobnie byśmy nie byli świadomi, że gdy kupiłeś mój produkt, to co zadecydowało? Wiadomo, że tym pierwszym elementem to może być to, że widziałem zdjęcie tak na Instagramie, coś mi się spodobało i to kupiłem, albo kupiłam. Ale tak naprawdę potrzebujemy wielu kontaktów z naszą ofertą tych punktów styku musi nam się ta oferta czy nasza twarz czy nasza marka osobista czy nasza osobowość musi tym osobom się wyświetlić wielokrotnie żeby na przykład te osoby podjęły decyzję o zakupie oczywiście to jest też druga bardzo ważna kwestia że nie ma czegoś takiego że jest jakby jedna strategia na sprzedawanie na Instagramie czy ogólnie w social mediach wiele osób ściga się czy naśladuje jakiegoś celebrytę bo myśli że to jest właśnie jedyna strategia że musimy mieć milion followersów być w telewizji i wtedy dopiero Instagram będzie działał są przeróżne pomysły na Instagrama. To jakbyśmy porównali troszeczkę z stroną internetową, więc są przeróżne strategie na stronę internetową. Inaczej prowadzi się stronę internetową, gdy jest się na przykład freelancerem, inaczej prowadzi stronę, gdy masz sklep internetowy, inaczej prowadzi stronę, gdy na przykład jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i tak dalej, czy nawet jeżeli masz jakiś biznes regionalny, to myślenie o tym, że wszyscy muszą mieć milion followersów, dziesiątki tysięcy komentarzy, bo jedna osoba tak ma, no to jest po prostu szaleństwem. To jakbyśmy twierdzili, że każda strona musi być. Identyczna, bo inaczej nie sprzedaż. No nie, są przeróżne strategie. na przykład moja strategia jest oparta na tym, że traktuję jako Instagrama jako miejsce, gdzie mogę porozmawiać z tymi osobami, mogę je edukować, być z tą, z moją społecznością, organizować live'y, rozmawiać, być tam na tym Instagramie, że ta osoba, kiedy chce na przykład o coś mnie zapytać, chce mi coś, chce coś ode mnie kupić, czy po prostu ma jakieś pytanie odnośnie swojego biznesu, to jest to miejsce, w którym ona wie, że ja będę, że może do mnie napisać, że w tym miejscu jej pomogę. I metodą prób i błędów, jakby testowania pewnych rzeczy, zbudowanie sobie taką strategię, która głównie się opiera na budowaniu relacji i edukowaniu. Co nie oznacza, że są na przykład inne firmy, inne marki osobiste, które na przykład całkowicie inaczej prowadzą Instagrama. Przykładowo w branży budowlanej, remontowej, czy jakieś tam powiedzmy dodatki do mieszkań, czy projektowanie wnętrz. Zauważyłem, że wiele osób po prostu pokazuje to, co robi, dodaje właściwe hasztagi i z czasem mają stamtąd klientów. Prawdopodobnie gdyby jeszcze dodali moją strategię, gdzie tam by było więcej live'ów, więcej interakcji, więcej pokazów Marki osobistej, to by działało to jeszcze lepiej, ale już nawet samo to, że dodajesz zdjęcia, dodajesz właściwe hashtagi, że wykorzystujesz po prostu to, co daje Ci Instagram, żeby można ci było znaleźć. Robisz lepszy opis w bio. Zresztą wejdź tutaj teraz na mojego Instagrama, zaobserwuj mnie oczywiście, żebyśmy też żebyś dołączył albo dołączyła do mojej społeczności. I tam na przykład nagrałem rolkę, w której pokazuję, co trzeba zmienić, żeby w ogóle można było cię znaleźć, bo to jest też podstawa. Ludzie pędzą z jakimś milionem obserwujących na Instagramie, ale nie mają w ogóle skonfigurowanego swojego konta na Instagramie. Ogólnie musisz też. Wiedzieć, że wyszukiwarka na Instagramie jest, jak to się mówi, grzecznie popsuta. Tam głównie tylko te dwie linijki w nazwie i nazwie profilu możemy umieszczać słowa kluczowe, które znajdziemy, plus oczywiście hashtagi. Więc to wykorzystaj i to już będzie pokazywanie tego, co robisz, co masz, przedstawianie w właściwym ujęciu estetycznym tego, co proponujesz swoim klientom. O ile Twój biznes można łatwo pokazać to wystarczy dobrze opisać nasze, stworzyć dobre bio, które będzie wyszukiwalne, plus dodawać właściwe hashtagi właśnie dodawać hasztagi z takiej pozycji, że myślę głową mojego klienta, co on może, jakie hasztagi może obserwować, co może wyszukiwać i to już będzie dawało Ci bardzo fajny efekt. Kiedyś na takim szkoleniu dla branży kosmetycznej był fotograf. No tam było powiedzmy 30 osób, które uczyłem social mediów i mówiłem coś o Instagramie, tam były różne za, przeciw, no i był fotograf, który po prostu robił zdjęcia. No i coś jakoś nawiązałem do tego, że o, pan jest fotografem, czy używa pan Instagrama? On mówi, muszę się wtrącić. Też nie wierzyłem w Instagrama, w jego siłę, a po praw fotografa to, to sprzedaje jakieś tam starsze meble, zajmuje się re renowacją tych mebli i mówi ten fotograf, że on sobie postawił taki, takie wyzwanie, że codziennie dodawał zdjęcie tych mebli, przeróżne, tam wybierał sobie różne zdjęcia i po prostu opierał się głównie na hashtagach. I mówi, że na początku niewiele tam się działo, ale gdy wytrzymał i coraz więcej tych zdjęć było, mówi, że głównie teraz właśnie ma klientów z Instagrama bez jakiejś tam budowania wielkiej społeczności, po prostu dodaje zdjęcie, dobiera hashtagi i robi to systematycznie od wielu miesięcy, i ma z tego klient. Więc oczywiście, gdyby jeszcze dodał te opcje budowania relacji, więzi, społeczności, to jeszcze by sprzedał więcej, ale czasami tylko tyle wystarczy. Ale tutaj po prostu trzeba zrobić to dobrze to, co daje Instagram wykorzystać i po prostu być cierpliwym. Nie czekać na szybkie efekty. Dać sobie na przykład rok, dwa lata na to, żeby te efekty się pojawiły, ale po prostu robić swoje, bo to, że nie ma komentarzy, wystarczy sobie wejść w statystyki naszych postów i zobaczyć, ile osób te, te posty widzi. To, że komuś się twój biznes, twoje zdjęcie, twoja nazwa, twojej firmy wyświetliła, to już jest osadzenie twojej marki. Już wygrywasz w kontekście firmy, która jest twoją konkurencją, która Instagrama nie prowadzi albo dodaje o wiele rzadziej te zdjęcia. Musisz po prostu czekać, musisz po prostu też dać taką gotowość, że słuchaj, ja też jestem na Instagramie. Pamiętam kilka razy, gdzieś tam byłem na jakimś koncercie i chciałem dodawać storiesy, chciałem pochwalić się w ogóle fajny zespół, świetnie gra i chciałem ich oznaczyć na Instagramie. I był problem czasami, że po prostu ta kapela była. Nie widzieli może w tym sensu, nie widzieli jakichś szybkich efektów, dlatego może ich nie było na Instagramie, ale ile razy osoby na koncercie chciały za darmo wypromować ten zespół, ale nie mogły, bo ta firma nie była w ogóle jeszcze na Instagramie. Więc samo to, że tam jesteś, że można do ciebie napisać, a coraz więcej osób będzie pisało na Instagramie, to już jest bardzo dużo. Jeżeli dodasz do tego live, to zobaczysz, jak to zacznie fajnie ci sprzedawać. Więc bądź cierpliwy, po prostu rób swoje. Działaj jak prawdziwy przedsiębiorca. Prawdziwy przedsiębiorca, który bierze duży kredyt na jakąś potężną firmę, gdzie kupuje maszyny czy inne elementy, które są potrzebne do rozwoju firmy, on nie zakłada, że za tydzień zacznie mu się już sprzedawać, że to mu się wszystko zwróci. On, ma plan obliczony na rok, czasami na dwa lata, czasami na 10 lat, na przykład w nieruchomościach mamy świadomość, że te nieruchomości zaczną się zwracać, na przykład po 30 latach, więc to jest właśnie takie myślenie długotystansowe. Więc Instagram będzie Ci sprzedawał, często nawet nie wiesz, że sprzedaje, więc musisz to mierzyć. Wykorzystaj po prostu Instagram jako swoją tubę. Nie skupiaj się aż tak bardzo, że to jest Instagram albo coś z TikTokiem, albo Twitterem. Po prostu pomyśl sobie, to jest miejsce, gdzie mogę rozmawiać z tymi osobami, które są moją społecznością, mogę dzielić się wiedzą, mogę coś im dawać. Czyli to jest jeszcze jedna kwestia, którą muszę poruszyć, że wiele osób po prostu wchodzi na Instagram na takiej zasadzie, co on mi da. A musimy mieć świadomość, że Instagram to jest tylko narzędzie. To jest narzędzie, które w sumie jakby jest filozoficznie mówiąc sobie, puste. To my tworzymy treści, czyli wrzucając tam te nasze zdjęcia, produkcje i tak dalej, czy robiąc live. Y. Z drugiej strony. Osoby, które to konsumują, też są tą drugą częścią tej aplikacji. Ona tak naprawdę jest w środku pusta. To, co my tam damy lub skonsumujemy, to jest ta wartość. I jeżeli ty wchodzisz na Instagram w zasadzie, że on sam coś siebie ci da, no nie da ci nic, bo on jest w sumie pusty. To Twoje interakcje z Twoją społecznością, to Twoje bycie na Instagramie, otworzenie się na te osoby, to jest właśnie wartość. Ja na przykład postawiłem właśnie na wartość, którą jest wiedza, czyli dzielenie się swoją wiedzą, dzielenie się tym, co wiem. Tak jak teraz w podcaście dzielę się na przykład wiedzą na temat Instagram i social mediów. I to powoduje, że jeżeli ktoś oglądając moje rolki, przeglądając zdjęcie, czy będąc u mnie na live, stwierdzi sobie, wow, muszę go obserwować, bo dzięki temu się dużo nauczę, to powoduje, że te osoby mnie obserwują. I to nie jest jedyna strategia, bo są przeróżne strategie, są przykład trenerzy fitness, którzy nie radzą nic, nie, nie stawiają na edukację, jedynie wrzucają zdjęcia z siłowni. I też z czasem dla wielu osób to jest wartość, że sobie poglądają kogoś, kto będzie na przykład dla nich inspiracją i na przykład napiszą do niego, czy mogą się umówić na, na trening. Po prostu wymyśl sobie jakąś strategię. Uważam, że. Strategia oparta na edukowaniu, organizowaniu live'ów, tworzeniu społeczności świetnie działa, ale to nie jest jedyna strategia. Możesz zastosować inną, możesz zastosować tą, którą ja, ale ważne, żeby był na to jakiś pomysł i po prostu, żeby działać konsekwentnie. I jeżeli skupisz się na tym, że wchodzę na tego Instagrama, wykorzystuję go jako narzędzie, jako tubę, do tego, żeby coś tej społeczności, tych chyba tam 10 milionów obecnie Polaków, wiadomo, że nie każdy jakby będzie w twojej niszy, ale w jakiejś tej grupie, co ja mogę tym osobom dać, w jaki sposób. Sposób mogę spowodować, że te osoby będą wracały do mnie na mój profil na zasadzie: Wow, ale to jest wartościowe. Nie skupia się na tym, co może ten Instagram mi dać, bo on ci nie da nic, jeżeli nie dasz tej wartości. Czyli na początku ty musisz, no jak w marketingu, jak w tym marketingu opartym na daj, daj i dopiero weź. Tak samo tutaj, na początku musimy coś dać, żeby to przyciągnęło nam widownię, społeczność, a dopiero potem nawet ludzie sami często, przykład live'u, jeżeli na live'ie dajesz dużo wartości, to te osoby prędzej czy później, jeżeli ja mówię na live'ie o tym, jak prowadzić konto na Instagramie, nie ma takiego praktycznie live'u, webinaru, gdzie ktoś by się nie zapytał, czy mam o tym kurs albo na przykład, czy my zajmujemy się prowadzeniem profilu, czyli jeżeli ktoś jest freelancerem, powiedzmy, zajmuje się pozycjonowaniem, jeżeli wykorzysta Instagram do uczenia o tym, jak mieć Wyższą pozycję w Google, będzie robił na ten temat livey, no to nie ma sposobu, żeby ktoś w tym momencie się nie zaczął pytać, czy wy się tym zajmujecie. Czy Nawet nie musisz mówić, że się tym zajmujesz, ludzie sami się zapytają, a gdy o tym powiesz, no to jeszcze będzie ta skuteczność o wiele wyższa. Czyli pokazuj to, co robisz, dziel się Twoją wiedzą i zobaczysz, że Instagram będzie wtedy działał. Więc tak jak mówię, Instagram jest w sobie, sam w sobie pusty. Ty wypełniasz go treścią, Twoja osobowość, Twoja wiedza i to powoduje, że to zaczyna sprzedawać. Wierzę, że ten podcast napełnił Cię. Energią, nadzieją i wierzę, że dasz szansę swojemu konto na Instagramie, bo tak naprawdę nie chodzi o Instagram, chodzi o Ciebie, chodzi o to, jak z tymi osobami zbudujesz swoją więź. Więc rób wszystko, co możesz, żeby, żeby z tymi osobami budować więź, żeby się pokazać i zamiast spoglądać na te potężne milionowe konta, spójrz na te 100-200 osób, które tam są i pracuj z nimi, a później pracuj też nad rozwojem swojego profilu. Jest tutaj kilka odcinków podcastu na temat, na temat związany z budowaniem listy followersów, jest tam taka opcja, boże, listy followersów, budowanie obserwujących na Instagramie, cały czas mi tutaj z, mnie znosi z tymi, z budowaniem listy mailingowej, więc posłuchaj sobie, poszukaj sobie, wpisz sobie gdzieś tam w wyszukiwarkę, na której słuchasz tego podcastu Instagram, znajdziesz kolejne moje podcasty. Dziękuję Ci za uwagę, no i słyszymy się w kolejny poniedziałek o 15, Jeżeli masz jakieś pomysły na podcast, oczywiście napisz do mnie, możesz mnie znaleźć na instagramie, no i na instagramie, i na Facebooku, i na TikToku, na YouTube, i w podcaście. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku w kolejny następny poniedziałek o 7.15. Cześć!